Hej, witajcie moi drodzy. Dzisiaj powiem trochę o szyciu sukienek, a dokładniej o tym, jak uszyłam moją sukienkę na studniówkę. Czy wyszło taniej, czy drożej, czy warto było, czy jestem zadowolona i w ogóle. Więc zapraszam Was do oglądania. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o szycie sukienki samemu na studniówkę, są wady i zalety tego rozwiązania i chciałabym Wam o tym trochę odpowiedzieć, bo to był w sumie pierwszy raz, kiedy szyłam sama no coś takiego, co mogę nosić na co dzień na zewnątrz i pokazać się, w tym jestem z tego dumna. Zazwyczaj szyłam po prostu jakieś kostiumy, które nie musiały być idealne. Więc opowiem Wam trochę o moich doświadczeniach z tego eksperymentu. Może zacznijmy od tego, jakie są zalety szycia sukienki samą. Po pierwsze, myślę, że to jest dosyć istotna kwestia dla wielu osób, czyli koszt. Czy było taniej, czy było drożej? Jak to wyszło z oszczędzaniem na robienie rzeczy samemu? No, jeżeli chodzi o moją sukienkę, to w sumie kosztowała ona 130 zł. Z czego? Ciekawa sprawa, tylko 60 zł to był materiał, ponieważ udało mi się kupić go w cenie hurtowej. 68 zł to był wykrój, o którym też zaraz powiem trochę. No i reszta to były takie dodatki w stylu zamki albo zapięcia na tył. Dodatki, takie akcesoria do stroju znalazłam w domu, więc tutaj nie musiałam wydawać pieniędzy, na szczęście. Więc, no nie wiem, jestem pewna, że da się znaleźć taniej sukienkę, szczególnie jeżeli się kupuje na przykład w lumpeksach albo używana od kogoś, ale też nie uważam, żeby 130 zł to było dużo. Jak na sukienkę studniówkową oczywiście, więc jestem zadowolona z tego, jak to wyszło. Ale oczywiście to jest taki koszt pieniężny, ale też trzeba pamiętać, że trzeba poświęcić więcej czasu na taką sukienkę. Znaczy, to też jest kwestia względna, ponieważ panie odpowiedniego wykroju trochę zajęło, później wycięcie, no też cały etap szycia sukienki, no to zmieściłam się w jednym dniu całym. Więc nie wiem, jakie wy macie doświadczenie, czy w ogóle kupowałyście sukienkę studniówkową. Wiem, że niektórzy znajdują ją w jeden dzień, niektórym to zajmuje bardzo dużo czasu, więc ciężko to porównać, ale uważam, że całkiem dobry wynik. Jakie są jeszcze zalety szycia sukienki samemu? No, jest to bardzo fajne wyzwanie. Szczególnie jeżeli ktoś lubi szyć, to uszycie czegoś takiego, co wyjdzie ładnie i można się tym zaprezentować, to jest naprawdę cudowne uczucie i już nie mogę się doczekać, żeby w niej pójść na studniówkę. No i jest pewnego rodzaju sentyment. Na pewno ta sukienka będzie dla mnie o wiele bardziej wartościowa przez to, że uszyłam ją sama. I nawet po kilku latach będę chciała do niej wracać i się zachwycać, jak to super było ją sobie uszyć i w niej pójść i w ogóle. Wymyśliłam też ciekawą sprawę, bo to w ogóle jest moja sukienka studniówkowa, tak jakby co. Na końcu filmu będzie pokaz, w sensie, no, jak w niej wyglądam i w ogóle zobaczycie całość, więc czekajcie do końca, jeżeli Was to interesuje. Wymyśliłam już, że żeby móc ją używać nawet po studniówce, po prostu zetnę ją tak do kolan i wtedy będzie po prostu taka na co dzień sukienka. Jeszcze kolejną zaletą jest to, że moim zdaniem łatwiej jest wyprać wykrój niż znaleźć ładną sukienkę, która nam się podoba. Przynajmniej no teraz porównuję trochę do tego, jak szukałam sukienki na bal gimnazjalny i jak to było teraz z szyciem samą. Więc takie jest moje doświadczenie, że łatwiej mi było znaleźć ładny wykrój, który mi się podobał, niż właśnie sukienkę. I też zaletą jest to, że jak już szyjemy samą tę sukienkę i mamy ją, że tak powiem, od zera do zrobienia, to o wiele łatwiej jest ją dopasować do swojego ciała konkretnie, bo sukienki takie ze sklepów są szyte no na ogół rodzajów ciała, w sensie no tak, żeby pasowało na większość osób i nie zawsze są do końca dopasowane, a czasami ciężko jest je dopracować.
chce się samemu przerobić, wiecie o co chodzi. A jak się szyje samemu, to można na sobie po prostu próbować, tam spinać, doszywać i wtedy wszystko pasuje idealnie. Ale szycie samą sukienki to nie są same zalety, są też wady. I jedną z nich jest przede wszystkim to, że żeby uszyć sukienkę samemu, trzeba mieć jakieś umiejętności. Ja nie dałabym sobie rady bez mojej mamy, która jest z zawodu krawcową i uczyła się w technikum krawieckim, więc ma duże doświadczenie w tym temacie. I ona mi po prostu mówiła po kolei, co mam robić. Pewnie gdybym przeczytała dokładnie instrukcję i postępowała krok po kroku, to udałoby mi się coś tam uszyć i pewnie też by wyglądało to dobrze. Ale nie wyglądałoby to aż tak profesjonalnie, bo no właśnie moja mama mnie poratowała wieloma przydatnymi uwagami, nauczyła mnie wielu rzeczy, więc tu jest ten minus, że trzeba faktycznie mieć doświadczenie. No i też jeżeli się chce szyć samemu, to trzeba dużo ćwiczyć. Ja przed szyciem tej sukienki szyłam jeszcze inne rzeczy tak na próbę, też z wykrojami. Na przykład przerobiłam moje stare firanki na sukienkę. Później trochę żałowałam, że nie użyłam do tej sukienki innego materiału, bo wyszła naprawdę super i chętnie bym ją nosiła na co dzień, gdyby nie była moją starą zasłoną. No i też tak naprawdę szyłam w moim życiu już od dłuższego czasu o wiele prostsze projekty, ale mimo wszystko nauczyłam się używać maszyny do szycia i szyć prosto i w ogóle, więc tu jest ten element, który sprawia, że nie każdy może to zrobić. Ale polecam spróbować. W sumie jeżeli macie ochotę, to uważam, że warto. I być może warto jest mieć też jakiś plan B, że w razie czego się gdzieś tam kupi, albo mieć jakąś upatrzoną sukienkę do kupienia, jakby się nie udało uszyć. Ale myślę, że bardzo polecam spróbować. Jeżeli nie sukienkę studniówkową, to jakąkolwiek rzecz do noszenia, bo naprawdę uważam, że szycie jest bardzo niedoceniane już w tych czasach i to jest naprawdę świetna zabawa, uszyć sobie coś samą, więc jeżeli myśleliście o szyciu sobie samemu ubrań, albo chcieliście zawsze coś uszyć, to naprawdę zachęcam z całego serca. Róbcie to, proszę, szycie jest cudowne. No, to jest taka główna wada, którą znalazłam tego rozwiązania. Jeżeli widzicie jakąś, to możecie napisać w komentarzu. Moim zdaniem, no, gdyby nie to, że właśnie trzeba coś tam umieć, jeżeli chodzi o szycie, no to byłoby moje rozwiązanie najlepsze, jeżeli chodzi o studniówkę. Na drugim miejscu, gdyby mi się nie udało uszyć tej sukienki, to bym szukała w sklepach z odzieżą używaną, ponieważ tam można znaleźć naprawdę piękne skarby i już widziałam kilka sukienek takich super u innych, którzy kupowali właśnie używane, więc polecam. Jeżeli nie zamierzacie szyć, a jeszcze nie macie sukienki. No i teraz wam powiem mniej więcej, jak wyglądał ten proces szycia. Pierwsze, co trzeba było zrobić, no to znaleźć wykrój. I teraz kilka słów o wykroju. Ogólnie jest to taka instrukcja szycia razem z szablonem. Różnie to wygląda od różnych producentów jakby. Są takie gazety z wykrojami, w której z danego sezonu jest kilka po prostu wykrojów naraz i można sobie szyć, co tam się chce. Ale można też kupić jeden pojedynczy wykrój na przykład przez internet i tak ja zrobiłam. No, kosztował on 68 zł, bo był jakiś tam zagraniczny, ale bardzo mi się spodobał, więc stwierdziłam, że dobra, warto zainwestować, bo naprawdę bez wykroju ani róż. No, sprawia on, że masz wszystkie elementy już podane, wystarczy je tylko przyczepić do materiału i wyciąć. Wszystko do siebie pasuje, jest pokazane, gdzie trzeba rozszerzyć, gdzie zwężyć, gdzie wszyć zamek. No, po prostu wszystko jest gotowe już. Trzeba tylko umieć to wszystko odczytać i zastosować w praktyce. No, ten wykrój, który ja kupiłam, ta sukienka była możliwa do szycia w dwóch długościach i właśnie ta do kostek jest bardziej taka oficjalna, na właśnie jakąś studniówkę, wesele, bal. A ta krótsza jest taka bardziej na co dzień, więc to jest mój plan, żeby przerobić ją później, żeby móc używać ją też jeszcze po studniówce. To będzie super. No, więc to było pierwsze, znalezienie wykroju. Niczym się to nie różni od szukania przez internet sukienki do kupienia sobie na studniówkę. Naprawdę bardzo podobna sprawa, po prostu masz rysunki wszystkich sukienek, czy tam zdjęcia ich uszytych już i musisz wybrać tą, która ci się najbardziej podoba. Po drugie, to jest znalezienie materiału i materiał jest bardzo ważny, ponieważ nie każdy się nadaje na sukienkę. Warto jest o tym poczytać trochę. Ja kupiłam
Chyba w Wiskoze? Nie wiem, nie jestem pewna. Podam w opisie wszystkie i strony, gdzie znalazłam wykrój, i materiał, i wszystko, co potrzeba, żeby uszyć sobie samemu suknię. To był sprawdzony materiał, miałam próbkę już w domu i mi się spodobał. I kupiłam po prostu 3,5 metra tego materiału. Jeżeli jest się niższym, to być może starczy mniej. Ja niestety 1,80 m muszę zawsze brać na zapas, żeby na pewno starczyło. Ale starczyło bez problemu, więc super. Musi to być materiał lejący się, najlepiej gruby, ciężki. W sensie, wiecie, bawełna taka chuda będzie no prześwitywać, nie będzie się tak ładnie układać, a to jest taki materiał, który no jest po prostu stworzony do robienia sukienek, więc warto o tym poczytać, zainteresować się i najlepiej właśnie mieć dostęp do zobaczenia tego materiału na żywo, bo kupowanie przez internet może być dosyć ryzykowne, bo nigdy to zdjęcie nie jest aż tak zgodne z prawdą, jakby się chciało. Kolejnym elementem szycia sukienki było wycięcie wykroju, a tak jak mówiłam, czasami trzeba odrysować wykrój, ale to był akurat taki, który można było wyciąć. Później było wycięcie tego wykroju z materiału, no będzie na filmiku, to zobaczycie, o co mi chodzi. No i później było dużo szycia, prasowania, fastrygowania, w ogóle śmieszna sprawa, fastrygowanie to jest to moja po prostu ulubiona rzecz. W fastrygowaniu chodzi o to, że po prostu trzeba najpierw uszyć coś ręcznie, żeby później przeszyć to maszyną, albo żeby zaprasować i później się wyszywa, wyciąga ten szew. Więc się szyje tak trochę po nic, ale wtedy ładniej wygląda i ja nie będę dyskutować tutaj z tą metodą, bo faktycznie pomogła w zrobieniu tego profesjonalnie. Dużo się przymierza, dużo się zmienia, wszywa. Ten proces no jest bardzo złożony. Myślę, że nie ma sensu z tego filmu robić tutorialu, bo wątpię, żeby ktokolwiek z moich widzów zamierzał szyć sobie sukienkę na podstawie mojego filmu. Jeżeli tak jest, to nie wiem, napiszcie do mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie wytłumaczę, na ile będę w stanie, oczywiście. Ale no tak to mniej więcej wygląda, żebyście wiedzieli, jak wygląda proces. I teraz zapraszam Was do obejrzenia w końcu efektu mojej pracy. Zobaczcie, jak wyszła sukienka, jak wygląda na mnie, jak będę prawdopodobnie wyglądać na studniówce, bo jeszcze w sumie nie wiem. Studniówka dopiero przede mną. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym, o szyciu sukienek samemu na studniówkę. Jestem ciekawa, co o tym myślicie. Jeżeli Wam się podobał ten film, to proszę dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał po więcej takich filmów i do zobaczenia w kolejnym filmie.